Alfa One. Piotr Kołodziejczyk. Rozdział pierwszy. Alfa One. Był ciepły, słoneczny dzień. Czarna limuzyna zaparkowała tuż przed samym wejściem do Pałacu Prezydenckiego. Drzwi otworzyły się i wysiadło z niej dwóch mężczyzn, cywil oraz wojskowy, w stopniu pułkownika. Po przejściu odpowiedniej procedury skierowali swe kroki w kierunku gabinetu prezydenta. Szli długim, niezbyt dobrze oświetlonym korytarzem, wyłożonym jasnym marmurem, co sprawiało, że jego wnętrze nie wydawało się aż tak bardzo ponure. Dotarli wreszcie do sekretariatu. Sekretarz anonsował ich przybycie prezydentowi. W pewnym momencie drzwi gabinetu otworzyły się. Sekretarz przemówił. Panie prezydencie, przybyli pułkownik Andrzej Perkins oraz premier Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusz Kowalewski. Panowie, zapraszam. Kiwnął ręką prezydent. Colt cichutko zaszedł u szlosera od tyłu i zaatakował go rękojeścią pistoletu. Wywiązała się walka. Narzeczony wyciągnął nóż. Colt mógł walczyć jedynie gołymi rękami, gdyż pistolet wypadł mu z ręki. A poza tym bez amunicji byłby i tak bezużyteczny. Schlosser próbował z bliskiej odległości wbić nóż w brzuch Kolta, ale ten sprytnie uniknął potężnego ciosu, wykonując unik i chwytając go za ręce. Wysublimowanym chwytem wytrącił mu ten nóż z ręki. Narzeczony chwycił Kolta za gardło. — Czy wy, Polacy, zawsze musicie wtrącać się w nieswoje sprawy? Czy zawsze musicie nam przeszkadzać? — wymamrotał, cedząc słowa nienawiści w stronę Kolta. Ten coraz bardziej tracił oddech. Jednak przypomniał sobie szkolenie, jakie odbył u który mówił, jeśli twój przeciwnik zajął się twoim gardłem, a masz wolne ręce, skorzystaj z nich. Colt rzeczywiście miał wolne ręce. Skorzystał z błędu przeciwnika i palcami ułożonymi w literę V uderzył przyszłego zięcia Willego Lightgebera w oczy. To spowodowało, że Schlosser puścił kolta. Teraz był już jego. Polak, chwiejącemu się przeciwnikowi, podłożył nogę. Szloser upadł. Kolt odwrócił go na brzuch. Ponieważ nie miał nic innego poza własnym paskiem na spodniach, ściągnął go i związał mu ręce.